zaczęliśmy Mistrzostwa Europy z wielkim przytupem. Mistrzostwa Europy Juniorów w Poznaniu na Termach Maltańskich. Tutaj walczy nasza reprezentacja 40 młodych zawodników. I dzisiaj zdobyliśmy złoto. Wygrali w sztafecie 4 razy 100 metrów stylem dowolnym. Uzyskali rekord Polski z czasem 3:21.71. A skład tej sztafety to Sebastian Szczepański, Rafał Bugdoł, Maciej Faliciński i Jan Holub. 4 młodych, silnych, ambitnych mężczyzn, którzy wywalczyli złoto. Usłyszeli Mazurka Dąbrowskiego na podium. Dla trójki z nich to pierwsze Mistrzostwa Europy, dla jednego drugie. Mamy nadzieję, że otworzyli worek medali polskiej reprezentacji tutaj w Poznaniu. Serdecznie zapraszamy na trybuny. Ale to nie koniec dobrych informacji dzisiaj, bo 4 miejsce zajął Wojciech Wojdak, który popłynął z czasem 3:51.80, dosłownie 0,06 sekundy. Zabrakło mu do 3 miejsca, żeby zdobyć brąz, gdzie przegrał z Włochem. 0,06, mogą sobie Państwo wyobrazić, to jest po prostu takie dotknięcie, minimalna po prostu chwila. I zabrakło mu do tego, żeby zdobyć brązowy medal, ale podkreślam, to jest pierwszy dzień Mistrzostw Europy. Zapraszam i trzymam kciuki, bo to są Mistrzostwa Europy Juniorów w Poznaniu.